Witam Państwa, Dariusz Szpakowski wraz ze mną. Komentować to spotkanie będzie Włodzimierz Szaranowicz. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Może być niezłe widowisko. Właśnie rozpoczęli. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Hazard. Hazard. Dyskusyjna sytuacja, jeśli był spalony, to minimalny. Jakub Kosecki. Bereszyński. Żyro. No, piłkę odebrał i stracił. Żyro. Czy utrzyma się przy piłce? Wejście ślizgiem, zobaczmy. Hazard. Dobra pozycja do oddania strzału. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Legia rozpoczyna od zrzutu z autu. Wrdoljak, Jodłowiec. Piłka opuściła boisko i rozpocznie bramkarz. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Żyro. Przejmuje piłkę na skrzydle. Żyro. Legioniści wznowią grę od linii bocznej. Bartosz Bereszyński. Brzyski. Kosecki. Bereszyński. Michał Żyro. Wymieniają piłkę między sobą. Jodłowiec. Brzyski! Ach, jednak nie trafia. Próbował strzelać gorszą nogą i nie opłaciło się. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Widzi piłkę, ale będzie rzut rożny. Dobrze teraz obrońca oddala grę od własnej bramki.
Wznowienie gry. Po raz kolejny rzut rożnego. No, znakomicie teraz interweniuje. Nie stracili bramki po tym stałym fragmencie gry. Po akcji rzut rożnego. Dobre odebranie piłki bez faulu. Hazard. Brawo, świetnie teraz uniknął tego wejścia. No, potężna bomba z voleja. Świetnie, brawa dla bramkarza. Długo prowadzi piłkę przy nodze. Sprytnie teraz. Legia rozpoczyna od rzutu z autu. Wrdoliak uderza. Jakub Kosecki. I gol dla Legii. Mamy powtórkę. Wyskok, uderzenie, gol i nikt nie zdoła go powstrzymać. Świetny, po prostu w powietrzu. Daje sobie radę z wszystkim. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Znakomicie wyskoczył do tego podania i nie dał najmniejszych szans bramkarzowi. Legia Warszawa prowadzi w tym spotkaniu. Czy jest szansa? Obronił, ale piłka na boisku. Byłem pełen obaw, ale chyba niepotrzebnie. Twardziel z niego. Tak. Na szczęście nie stało mu się nic poważnego. Hazard. Brzyski. Dobrze i przejął. Hazard. O, byłoby niebezpiecznie, gdyby obrońca nie był na posterunku. Wspaniałe podanie. Uderzenie w stronę bramki. No niestety, wciąż przegrywają. Zmarnowana okazja na wyrównanie. Chyba chciał zdobyć zbyt spektakularną bramkę. Trzeba było po ograniu obrońców strzelić nieco lżej, a dokładniej. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Obie drużyny na boisku. Przypomnę, Legia prowadzi. Rozpoczynamy drugą połowę. Hazard podaje z powrotem. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Tomasz Brzyski. Odzyskali piłkę w środku pola. Czyste, udane wejście i świetnie przejął piłkę na połowie rywala. Dobrze ustawiony partner w środku pola. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Będzie szansa na bramkę. Nie złapał tej piłki, muszą uważać. Kuciak.
Kosecki. Tomasz Brzyski. No to było ostre wejście. Tomasz Jadłowiec. Tomasz Brzyski. I za chwilę rozpoczniemy od bramki. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rożny. Ach, świetne dośrodkowanie, ale obrońcy jednak górą. No na szczęście kontuzjowany gracz wróci na boisko. Ale jest mocny, bowiem to naprawdę wyglądało na groźny uraz. Jakub Kosecki. Michał Kwarczyk. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Wybijają teraz do przodu. Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Strzela! Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Bereszyński. Dobra gra w obronie. Odebrali piłkę rywalom. Może dośrodkować. Szaleńczy atakuje obrońca. Dobra okazja. Zablokowany strzał. Celnie do partnera. Groźne uderzenie. Świetnie zablokowane. Nie pierwszy raz w tym meczu. Pięknie piętą, dokładnie, do kolegi. Kosecki. Jest reakcja sędziego i popatrzmy. Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Mało nóg nie połamał przeciwnikowi. Spóźniony wślizg i słuszna decyzja sędziego. Kosecki. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Przyjął i odgrywa z powrotem. Znakomite wyjście i obrona. We współczesnej piłce szybkiej czasami trzeba podejmować decyzję w ułamku sekundy. I on to świetnie zrobił. Kucharczyk. Jakub Kosecki. Ma możliwość dośrodkowania. Czy to uderzenie w stronę bramki. Piękny gol. Ale w sprytny sposób uderzył tę piłkę, prawda? Tak, zachował zimną krew, wyczekał do ostatniej sekundy i precyzyjnie umieścił piłkę tam, gdzie chciał, zamiast uderzać siłowo. Znalazł się tak blisko bramki, że musiał umieścić piłkę w siatce. Świetnie urwał się teraz napastnik obrońcy. Nieprawdopodobna obrona. Nie wygląda na to, aby dzisiaj mógł skapitulować. Broni fantastycznie. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Kosecki. Jest zawodnik na czystej pozycji. No, wychodził tam sam na sam. Podniesiona chorągiewka. No i mamy spalonego.
Nie wyszła mu ta centra, skuteczna interwencja obrony. No teraz mają szansę. Będzie strzelał? Kilka centymetrów niżej i byłaby piękna bramka. Jakub Kosecki. Jodłowiec. Kosecki. Kucharczyk. Ten gwizdek oznacza koniec meczu. Niesamowite spotkanie i wygrana w pięknym stylu. Wielka gra napastników, znakomita postawa ataku.